Thank you.
to mecz walki, my popełniliśmy więcej błędów w drugiej połowie. Drużyna Starnobrzegu bardzo chciała wygrać i pokazała to na parkiecie. No my chyba popełniliśmy zbyt dużo prostych błędów w końcówce i wyszło jak wyszło. Po pierwsze walczyliśmy całe spotkanie, tak samo jak z Gdynią, gdy nam trochę nie wychodziło i wyrwaliśmy ten mecz charakterem. Dzisiaj graliśmy przez cały mecz skoncentrowani, walczyliśmy przez 4 kwarty, no i dzisiaj trochę więcej wychodziło, więc mogliśmy stawić czoło takiemu dobremu zespołowi jak Koszalin. No wreszcie wygraliśmy 2 połówki, no się nie zdarzało, bo było albo pierwszą, albo drugą. Natomiast w pierwszej połowie za dużo strat, 10 strat zrobiła drużyna. Uważam, że byliśmy fizycznie lepiej przygotowani do spotkania. Byliśmy szybsi, to było widać. Mogliśmy być skuteczniejsi. W drugiej kwarcie szczególnie wdarły się stare przyzwyczajenia i te straty były tak niepotrzebne, że doprowadziły mnie do szału. Po przerwie było lepiej. 6 strat, to już jest w normie. No i zespół grał razem. 14 asyst, to świadczy o tym, że byliśmy dzisiaj zespołem. Myślę, że wygraliśmy zasłużenie.